Z biologii, z którym spróbujemy się zmierzyć, to obserwacje mikroskopowe. We współczesnym świecie, chcąc obserwować różne ciekawe zjawiska, możemy korzystać z różnych przyrządów optycznych, które pozwalają nam dostrzec więcej szczegółów z budowy organizmu. Takim najbardziej charakterystycznym, najczęściej używanym jest właśnie mikroskop. Mikroskop to przyrząd, który pozwala powiększyć obraz nawet 1000-krotnie. Jeżeli mówimy o mikroskopie optycznym, ale jeżeli mówimy o mikroskopie elektronowym, to będzie to nawet 1 milion razy. Jak taki mikroskop wygląda? O proszę. To taki przykładowy mikroskop elektronowy. Nawet 1 milion razy. Mogą obrazy mikroskopy elektronowe pokazywać takie płaskie, ale są też takie bardzo wyspecjalizowane, które umożliwiają pokazywanie obrazu nawet w przestrzeni, ale to już taki bardzo, bardzo specjalistyczny sprzęt. Za pomocą mikroskopu możemy obserwować zarówno żywe, jak i martwe organizmy, ale musimy je przygotować w postaci preparatów. Jak przygotować taki preparat, to za chwilę o tym powiemy, ale teraz może omówimy sobie budowę mikroskopu. Chyba najważniejszym elementem mikroskopu jest obiektyw, z tego względu, że obiektyw powiększa nam obraz oglądanego przedmiotu. Tu mamy trzy rodzaje obiektywów. Żeby zmienić sobie poszczególne obiektywy i ustawić je, to wykorzystujemy do tego celu rewolwer, który umożliwia nam zmianę obiektywu. Jak możemy obejrzeć to, co nam obraz, który powiększy nam obiektyw? Tutaj za pomocą okularu. Okular znajduje się w tej, no nazwijmy to tak potocznie, rurce. Ta rurka to tubus, a tam w środku znajduje się okular, czyli takie powiększające szkło. Co jeszcze mamy do dyspozycji? No, mamy do dyspozycji stolik. Tutaj na tym stoliku kładziemy sobie, to taka część mikroskopu, na której kładziemy preparat, który chcemy obserwować. Musimy też ustawić sobie źródło światła, widzimy tutaj, które nam oświetli ten obiekt. Niektóre mikroskopy zawierają też lusterko, które pomaga nam wykorzystywać światło słoneczne, żeby jeszcze lepiej oświetlić nam ten preparat. No i bardzo ważny element to śruba makro i mikrometryczna, która służy nam do ustawiania ostrości obrazu. Czyli tak wygląda mikroskop. Najważniejsza generalnie jego część to obiektyw, ponieważ obiektyw powiększa nam obraz oglądanego przedmiotu. Czy samodzielnie można wykonać preparat? No w zasadzie teoretycznie tak. Oczywiście musimy się udać do odpowiedniego sklepu, w którym takie pomoce naukowe możemy sobie kupić. Co możemy kupić? Zakraplacz. Możemy kupić igłę preparacyjną, możemy kupić pensetę. Możemy kupić szkiełka nakrywkowe, zlewkę z wodą i szkiełko podstawowe. Jak można wykonać taki preparat? No na szkiełku podstawowym zakraplaczem, czyli tym elementem, umieszczamy sobie krople wody, którą możemy pobrać właśnie na przykład ze zlewki. Później na tym umieszczamy na przykład za pomocą pensety i igły preparacyjnej, umieszczamy sobie na szkiełku no to, co chcemy obserwować, no to różne mogą być rzeczy. Potem przykładamy sobie szkiełko nakrywkowe, żeby nam się ten element nie przesuwał, nie niszczył, nic tam się z nim nie działo. No i później już mamy gotowy preparat do oglądania. Jak możemy obserwować obiekty? No za pomocą, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, za pomocą rewolweru. Ustawiamy sobie obiektyw, ale zaczynamy, i to jest bardzo, bardzo ważne, od najmniejszego powiększenia, a później stopniowo rewolwerem przestawiamy obiektywy o większym powiększeniu. Potem oświetlamy sobie pole widzenia. Tutaj widzimy, trzeba było na dole, trzeba było pokręcić, albo ustawić sobie lustereczko, jeżeli nasz mikroskop jest w to wyposażony. Potem musimy wziąć szkiełko i umieścić ten preparat mikroskopowy na stoliku, tak? Czyli tutaj sobie na górze ustawiamy preparat, aby no, znalazł się nam w polu widzenia. Później tutaj z boczku za pomocą śruby
makrometrycznej, zbliżamy obiektyw do preparatu, a potem trzeba pamiętać, że obiektyw nie może dotykać preparatu, czyli to trzeba właściwie ustawić. No potem wiadomo, trzeba patrzeć w okular, czyli tak, okular jest w tubusie i powoli poruszać śrubą makrometryczną aż do takiego momentu, w którym obraz stanie się wyraźny. No potem tą ostrość trzeba sobie obrazu wyregulować za pomocą śruby mikrometrycznej, czyli te dwa elementy, śruba makro i mikrometryczna do tego nam służy. Potem obracamy rewolwer i wybieramy obiektyw o większym powiększeniu niż poprzednio. I też regulujemy ostrość obrazu i w taki sposób możemy sobie oglądać. No zachodzi teraz pytanie, w jaki sposób możemy się dowiedzieć, w jak dużym powiększeniu obejrzeliśmy obraz w stosunku do rzeczywistości. I na to mamy taki bardzo ciekawy, no ale trzeba powiedzieć, że i prosty wzór. O. Powiększenie obrazu to jest iloczyn powiększenia okularu razy powiększenie obiektywu. Czyli jeżeli na przykład okular powiększa nam 10-krotnie, a obiektyw 40-krotnie, to trzeba pomnożyć 10 razy 40, czyli wyjdzie nam powiększenie obrazu 400. No, takie zadanie też się może pojawić na sprawdzianie. I trzeba pamiętać, że obserwacje mikroskopowe rozpoczynamy od najmniejszego powiększenia. To jeszcze może powtórzmy. Mikroskop optyczny to taki przyrząd, który pomaga nam nawet 1000-krotnie powiększyć obraz obserwowanych obiektów. Mamy też do dyspozycji mikroskop elektronowy, który pozwala nam powiększyć obraz nawet o 1 000 000 razy. Uczyliśmy się też, jak możemy przygotować preparat mikroskopowy, czyli na szkiełku podstawowym trzeba umieścić najpierw krople wody, potem położyć to, co chcemy obserwować i przykryć szkiełkiem nakrywkowym. Jak powiększamy obraz w mikroskopie? Obliczamy to mnożąc powiększenie okularu przez powiększenie obiektywu i zawsze rozpoczynamy od najmniejszego powiększenia, które stopniowo zwiększamy. A gdybyśmy teraz mieli powiedzieć, co powiększa obraz oglądanego przedmiotu? Powiększa nam go obiektyw. Co umożliwia nam rewolwer? Rewolwer umożliwia nam zmianę obiektu. A co robi nam okular? Okular powiększa nam obraz, który wcześniej wytworzył nam obiektyw. Tubus to taka jakby rurka, w której umieszczony jest okular. A do czego służą śruby mikro i makrometryczne? Pomagają nam ustawić ostrość obrazu. To wszystko na dzisiaj.